Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym filmie. Tematem tego filmu będzie łowienie na dużych odległościach. Jak duże odległości? To oczywiście Chorwacja, za moimi plecami łowisko Zajarki, znane w całej Europie. Pływają w nim naprawdę mega ryby. Mam nadzieję, że pokażemy Wam jedną z nich. Zobaczcie sami, co będzie się działo dalej. Bardzo upalny dzień, mamy godzinę 12, zobaczyliśmy bardzo dużą aktywność ryb przy powierzchni wody i w toni. Ryby regularnie pokazują się przy powierzchni, tak więc postanowiliśmy zmienić naszą taktykę, odstawić zestawy z dna, zamienić je na zigrigi. Ja będę obławiał na początku białym cytruzem 12 mm, Patryk postawił brązową przynętę, czyli skopek squida 12 mm, zobaczymy, który kolor sprawdzi się lepiej przy takiej pogodzie, przy dobrze naświetlonej wodzie. Za chwilę, jak tylko zarzucimy zestawy do wody, zaczynamy nęcić spod klaudem, aby zrobić chmurę zapachową i wizualną w wodzie i przyciągnąć ryby nieco bliżej nas. Jak to było w Chorwacji, panuje bardzo ciepła pogoda, ale zauważyliśmy bardzo dużo ryb, które pojawiają się przy powierzchni i spędzają tam całe dnie. Moglibyśmy czekać na brania tak naprawdę dopiero wieczorem, gdy ryby zejdą w niższe partie wody, ale postanowiliśmy troszeczkę złamać schemat. Stanowisko, na którym jesteśmy, pozwala nam na użycie jednej wędki jak z przyponem Zigrig, tak więc postanowiliśmy zmienić naszą taktykę, postawić zestawy nieco wyżej. No i czas przygotować odpowiednią zanętę. Podstawą jest Spot Cloud, bardzo fajna zanęta do Zigriga, która tworzy smugę zapachowo-wizualną w wodzie. Ta smuga utrzymuje się przez dosyć długi czas w wodzie, tak więc wystarczy co 15 minut wrzucić jednego spoda do wody, a ta chmura po prostu tam zostanie i będzie przyciągać ryby. Ale oprócz samej zanęty warto do niej dodać również nieco drobniejszych frakcji, które będą powoli spadać w dół. Jeśli ryby będą w niższych partiach wody, pobudzi je to do wyjścia nieco wyżej i trafienia w naszą przynętę. Myślę, że idealnym dodatkiem będzie Tiger Nut Slush, czyli mielony orzech tygrysi. Wspaniały produkt, myślę, że powinien sprawdzić się w tych warunkach. Do tego dodamy troszeczkę małego miksu ziaren oraz konopi, która jest nasączona od razu olejem, tak więc powstanie bardzo fajna, tłusta plama w obrębie naszego zanęconego miejsca. Na koniec do zanęty dodamy jeszcze tylko odrobinę soli himalajskiej, która jeszcze dodatkowo wzbudzi apetyt karpi. Thank you.
nęcenia za nętą przygotowaną do Zigriga. Bardzo fajnie nęci się dot spodem. Możemy ładować rakietę jedną ręką. Nie brudzimy się wtedy zbyt bardzo. Jak widać, zanęta bardzo się ciapie i brudzi wszystko w koło. No nic, zarzucamy i spróbujemy ściągnąć kilka ryb w obszar naszego łowienia. To jest ta ryba. Jak przed chwilą widzieliście, dopiero zarzuciłem wędkę. Ustawiłem hangera. I znaleźliśmy chyba odpowiednią głębokość tak naprawdę. Zwłaszcza chyba przed prawo. Jest to jeden z tysiąca karpi, które wygrzewają się w danym momencie przy powierzchni. Puściło? Nie, to nie. Czy jesteśmy wolni, tak? Czyli mogę go tam z prawej strony holować spokojnie. Thank you.
Z tym bywa różnie u nas. Dopiero to był. Hol ryby trwa już naprawdę długo. Ryba nie daje za wygrane. Ale akurat mamy bardzo grubą żyłkę założoną na zigu. Jest to nowy rozmiar, 15 lb. Ma ona 0,35 mm. Tak więc nie ma się czego obawiać nawet z tymi największymi rybami, które łowimy w toni. Zobaczymy, jak duża będzie ta, która się nam pokaże. Jaki kaban. Serce cały czas. Tu. Tylko go wyholować. I się udało, mamy go. Daję. Mam konika. Mam po to, po co przyjechałem na zajarki. Dobra? To po to przyjechali. Ale mamutę. Karol, na gorąco, na ile go oceniasz? 25 plus na ziga? Można? To się nie dzieje. To się nie dzieje. Masakra ryba. Jaka ona jest szeroka. Dobra, ważymy go. Very heavy. Tu jest waga ciężka. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? To jest ryba złowiona na ziga. Dobra, wyciągniemy siatkę. Potencja. Oh my god, it's common. Very big common. Się ugina. Jest! Mamy tam baja. 27, nie? 26 700. Na ziga. Można? Jak widzieliście przed chwilą, dopiero zarzuciliśmy wędkę na brązowego skopek squida 15 mm pop-upa na Zigrigu. Znaleźliśmy odpowiednią głębokość i dosłownie po 5 minutach było branie. Mogliśmy siedzieć tak naprawdę cały dzień bezczynnie, nęcić i czekać na nocne brania, które pojawiały się u nas wcześniej, ale założyliśmy Zigrigi. No i proszę, mamy tego wynik. 26 800. Piękna ryba. Mega się cieszę, jest to moje nowe PB i w dodatku złowiona na Zigriga, czyli moją ulubioną metodę. Cóż za ryba. Jest! Żeby tradycji stało się zadość, proszę. Karol, jak to jest twoje nowe PB? Coś
małego. Puszczamy go. Czekamy na większego. Znowu to zrobiliśmy. Mamy nowy PB. Karol, co teraz zrobisz? Założę skopek Squida brązowego 15 mm. No i Zik wraca do gry. Czyli masz apetyt na więcej? Zdecydowanie. Ale był zabier na zapleśnicu. Pełno pusty.
Pokaż go. Złowiliście kiedyś taką rybę, która wzięła na dwa zestawy jednocześnie. Tu jest brązowy popap, jest mój. Żółty jest Patryka. Jak to jest możliwe? Ale tam tańczą na ogonach. Mamy pierwsze dzisiejsze nocne branie, rybka 18600, ślicznie. Thank you.
ubranie było na skopek Squida 20 mm Cultured podbitego białym popem 12 mm. Zobaczymy, co to będzie za ryba. Jak na razie idzie bardzo topornie, powoli. Być może będzie to ostatnia czwartkowa ryba, jak to mówią Big Fish Thursday. To jest ten dzień. Tej nocy jest to nasze drugie branie i jak widać rybę udało się skutecznie wyholować. Ciao. Ta noc zdecydowanie należy do lepszych. Przed chwilą Patryk wyholował piękną rybę. Tym razem branie było u mnie i mamy kolejnego pięknego, grubego karpia. Zbliżam do Jarka. I zobaczcie ją sami. Piękna rybka. Z bardzo dużym brzuchem. Jutro ma przyjść do nas ochłodzenie. Ma się pojawić burza. Tak więc myślę, że dopiero najlepsze przed nami. I jeszcze pokażemy wam w tym filmie wiele pięknych ryb. Oraz mam nadzieję, że również i większych. Strasznie długie ma to wąsy, nie? W każdej rybie musimy donęcić naszą miejscówkę, dosypać trochę towaru, wrzucamy około 20-30 docpodów na każde miejsce, aby utrzymać ryby w łowisku i żeby nie odeszły i zostały z nami przez całą noc. Mamy nadzieję, że to nam pozwoli złowić kolejne sztuki.
za nami noc na Zajarkach. W nocy udało nam się złowić dwie przyzwoite ryby, ale już pogoda znacząco się poprawia. Mamy poranek, temperatura już sięga w granicach 20 kilku stopni i stwierdziliśmy, że wracamy do taktyki, która wczoraj dała nam piękną rybę, czyli do Zigriga. Stawimy z Patrykiem po jednym zestawie na Zigrigu i będziemy szukać odpowiedniej głębokości, na której akurat będą przebywać ryby. Wczoraj nasze zigi dostosowywaliśmy do głębokości, które znaleźliśmy na mapie batymetrycznej. Dzisiaj chcemy to zrobić bardziej dokładnie i dopracować tą metodę do perfekcji, czyli będziemy badać, że tak powiem, głębokość, na której znajdują się ryby i poruszać się powiedzmy 30-40 cm co jakąś godzinę, półtorej będziemy przerzucać nasze zestawy i szukać odpowiedniej głębokości. Odległość, na jakiej będziemy łowić, to 130 metrów, tak więc zdecydowaliśmy, że będziemy korzystać ze stałych zigów, nie będziemy w tym wypadku korzystać ze spławika, aby uniknąć niepotrzebnych splątań. Pokrótce chcemy Wam powiedzieć też o budowie zestawu do Zigriga. Do jego złożenia będziemy potrzebować nowej żyłki NXT Zigflow w rozmiarze 15 lb. Jest ona dedykowana do naprawdę dużych ryb. Będziemy potrzebować również haczyka. W tym wypadku akurat będę korzystał z haczyków Flota Claw w rozmiarze od 6 do 10. No i oczywiście nasze wkrętki Zigscrew. Myślę, że zrobimy sobie jeden przypon na wkrętce, drugi taki bardziej klasyczny z większą przynętą. Zobaczymy, co sprawdzi się lepiej. No i oczywiście, żeby zestaw doleciał niesplątany do wody, musimy skorzystać z długich tulejek Anti-Tangle Long Sleeve. Myślę, że wtedy na pewno nasz zestaw doleci do celu i będzie się odpowiednio prezentował. Na końcu wędki typu spot warto zrobić sobie dużą pętlę, aby szybko i sprawnie wymienić rakietę na marker i zmierzyć sobie głębokość w danym nowym miejscu. I tak jak w przypadku rakiety, wystarczy teraz pętlę po prostu przełożyć przez marker. Przekładamy. I gotowe. Zakręcamy jedynie tutaj tulejkę ochronną na marker. Dokręcamy. Jedyne co nam pozostało, to założyć ciężarek. Mamy tutaj odcinek, który pozwoli nam, jeśli mamy namułek, ciężarek wpadnie, wbije się w namułek, a my będziemy mogli bezpiecznie mierzyć naszą głębokość. Taki przegub bardzo dużo ułatwia. Czasami korzystam nawet z dłuższego przegubu, jeśli wiem, że łowisko jest pokryte dużą ilością muł. W zestawie do spot od markera mamy dwie kolorowe końcówki. Czerwona, która sprawdzi się idealnie w momencie, gdy mamy pochmurne dni, nieco ciemniejszy kontrast. Czarną, która jest lepiej widoczna w dni takie jak dzisiaj, czyli mocne nasłonecznienie i dużo refleksów na tafli wody. W naszej sytuacji skorzystamy z czerwonej końcówki markera. Z drugiej strony mamy drzewa, które doskonale kontrastują i odbijają się na wodzie, tak więc czerwona końcówka będzie znacznie lepiej widoczna. Po zarzuceniu zestawu musimy się postarać jak najbardziej zatopić plecionkę oraz napiąć odpowiednio zestaw. Jeżeli przesuniemy delikatnie szczytówką wędki, poczujemy uderzenia. W przypadku żwirowni będą to kamienie, będziemy czuć, że przesuwamy ciężarek już po dnie. Zatrzymujemy się, odkręcamy wtedy nasz hamulec. Wędka Dot Spot Rod wyposażona jest w znaczniki co 30 cm, aby ułatwić nam odmierzanie i markerowanie. Tak więc odmierzamy. 60, 120, 180, 240, 3 metry, 3 metry 60,
Cały czas musimy obserwować, czy marker nie pojawi się na tafli wody. 4,20 m. 4,80 m. 5,40 m. 6 metrów. 6,60 m. 6,60 m. Troszeczkę sobie podwijamy. Czyli mamy tu jakieś 6,20 m. Na początku zrobimy sobie takiego bardziej klasycznego ziga. W drugim etapie zawiążemy sobie ziga z wkrętką. Związanie zestawu zaczynamy od standardowej pętli, do której będziemy mocować przynętę. Zaciskamy ją. Odcinamy zbędny koniec. No i oczywiście musimy założyć przynętę. W tym wypadku będzie to Scopex Squid, który jest dodatkowo jeszcze nasączony bosterem i zasypany squid ekstraktem, który doskonale sprawdzi się w przyłowieniu na ziga, spowoduje szybsze wabienie ryb. W tym wypadku akurat wybierzemy sobie żółtą kulkę. Mamy dzień, żółta kulka się często bardzo sprawdza. Jeśli ten kolor przez 2-3 godziny nie da nam ryby, zmienimy go na kolejny. Zakładamy przynętę. Przynętę blokujemy stoperem i odmierzamy odległość, jaka nas interesuje. Zbadaliśmy, że nasza głębokość w miejscu, w którym łowimy, to 6 metrów. Niestety regulamin łowiska zabrania łowienia nam na dłuższe zigi niż 4 metry, tak więc postawimy go na samej granicy. Tacka ma w tym wypadku 38 cm, tak więc posłużę się jej długością. Będę odmierzał nieco dalej, czyli każdy jeden odcinek to jest 40 cm, czyli mamy 40, 80, 120, 160, 200, 240. 280, 320, 360, 4. Mamy 4 metry, odcinamy jeszcze kawałek, powiedzmy z 10 cm więcej, aby zrobić sobie węzeł przy haczyku oraz węzeł zakończający. Następnie wybieramy haczyk, akurat zastosowałem kulkę 15 mm. Do niej założę haczyk Flota Claw w rozmiarze 7. Jest to bardzo fajny rozmiar, dosyć nietypowy, zazwyczaj korzystamy z haczyków 6, 8. Siódemka jest bardzo ciekawym haczykiem i jest nieco większa od ósemki, tak więc ja je bardzo lubię z nich korzystać. Następnie robimy standardowy węzeł bez węzła. Przewijamy, ustawiamy sobie kulkę. Kulka musi dotykać tutaj haczyka Flota Claw w rozmiarze 7 w tym miejscu. Ustalamy tą odległość, aby ten włos był bardzo krótki, a przynęta stykała się tutaj z kolankiem haczyka. Zawiązujemy standardowy węzeł bez węzła, nic skomplikowanego. 8, 10, 12 obrotów. No i teraz wystarczy zaciągnąć węzeł. Trochę to trwa, bo ta żyłka jest naprawdę długa, tak więc trzeba być uważnym, aby się tam nigdzie nie pomplątała. No i mamy gotowy, zawiązany haczyk wraz z przynętą. Całość musimy uzupełnić jedynie tulejką antysplątaniową, aby nic się nie poplątało i zestaw doleciał w dane miejsce. Mamy tulejkę, zaciągamy jedynie teraz, robimy standardową pętlę, ósemkę, aby w każdym momencie szybko zmienić przypon, zmienić jego długość, czy też zastosować inną przynętę. Odcinamy zbędny koniec. I nasz zestaw jest gotowy. Jak widzicie, bardzo prosty zestaw. Nie wydaje się to, nie jest to nic trudnego, a łowi bardzo duże ryby.
Drugi Zigrig będzie oparty na wkrętce ZX Screw. Tutaj zawiązanie zaczynamy nieco inaczej, tak więc robimy pierwszy węzeł na haczyku. W tym wypadku również posłużymy się haczykiem numer 7. Zawiązujemy haczyk standardowym węzłem, takim jak lubimy. W moim wypadku jest to Polmar. Zaciskamy węzeł, odcinamy zbędny koniec. I tak naprawdę połowa sukcesu już za nami. Gdy mamy zawiązany haczyk, zakładamy wkrętkę. Wcześniej musimy jedynie odmierzyć głębokość. Ten zestaw postawimy nieco niżej, czyli na 2 metrach, czyli 40. Momencik, tu mi się coś zaplątało. 80, 120, 160, 200. Tu ten zestaw postawimy w połowie, troszeczkę poniżej połowy wody. Zobaczymy, na jakiej głębokości pojawią się ryby. Przekładamy jedynie teraz wkrętkę do samego końca. Następnie naciągamy wkrętkę na haczyk. Ustawiamy ją w odpowiedniej pozycji. Musimy ją nasunąć w haczyku Flotak Low. Akurat jest to wygodne, bo widzimy dokładnie, do którego momentu musimy ją nasunąć. Czyli do tutaj, do momentu załamania tak naprawdę haczyka. Dosuwamy ją do samego końca. I mamy perfekcyjnie ustawiony pozycjoner z wkrętką. Następnie, tak jak w poprzednim przyponie, musimy założyć tulejkę antysplątaniową. Warto tutaj skorzystać z nieco dłuższych tulejek w rozmiarze XL, aby uchronić ten zestaw w momencie zarzucania. Długa tulejka antysplątaniowa odsunie nam zestaw od ledkora, od ciężarka i nic się nie zaplącze. Krótsza tulejka niestety mogłaby nam nie pomóc w tym wypadku. No i standardowo zestaw kończymy pętlą. Pozostaje nam za chwilę jedynie nakręcić odpowiednią piankę. Zaciągamy węzeł, odcinamy zbędny koniec. Zestaw, który zawiązałem wcześniej, był z żółtą kulką z Copex Squid. Tutaj w tym wypadku myślę, że skorzystamy z jakiegoś innego koloru. Możemy skorzystać z wielu różnych kolorów, ale ja w tym wypadku posłużę się piankami, które mam już wcześniej zadipowane w plum juice ananasowym. Myślę, że to będzie świetne uzupełnienie tej przynęty. Raz, że posłużymy się tutaj kolorem tej przynęty. Dwa, że dodatkowo wzbudzimy to aromatem oraz smugą, która powstaje właśnie z płynu plum juice. Myślę, że jeśli zastosowaliśmy na poprzedniej wędce kolor żółty, tutaj posłużę się taką pianką w kolorze brązu, bardzo jasnego. Myślę, że będzie to bardzo dobrze kontrastować w tak czystej wodzie, jaką tutaj mamy na zajarkach. No i nakręcamy taką nasączoną piankę na wkrętkę, nic trudnego. Ja akurat robię to przy pomocy igły, aby nie ubrudzić sobie rąk plum juice'em. Nakręcamy ją do samego końca. Niestety nie uda się to dokończyć, jednak trzeba ubrudzić czasami ręce. I zestaw mamy gotowy tak naprawdę. Pianeczka, haczyk, Flotak Low w rozmiarze 7, wkrętka. Nic trudnego, a może naprawdę uratować nam nie jedną zasiadkę. Przy łowieniu na Zigrigach, gdy zaczynamy łowić i musimy znaleźć odpowiednią głębokość, warto przygotować się do tego i zawiązać sobie kilka różnych przyponów z różnymi długościami, głębokościami oraz dostosować sobie kilka różnych przynęt, różnych kolorów, ciemniejszych, jaśniejszych, aby znaleźć odpowiedni schemat na dany dzień. Zwijamy zestawy z nocy. Mieliśmy dwa brania, całkiem dobrze.
Tak więc czas założyć zigrigi i zarzucić je na odpowiednią odległość. Przed każdym zarzuceniem zawsze warto przynętę delikatnie dopalić. Może to skutkować bardzo szybkim braniem. Zresztą już się o tym przekonaliśmy, że wystarczy dosłownie parę chwil na odpowiedniej głębokości. Do łowienia na dużym dystansie używam wędek X-Series o krzywej ugięcia 3,5 lb o długości 12 stóp. Ja akurat przyzwyczaiłem się do wędek 12-stopowych, nie korzystam z 13-tek. Odległości, które mogę osiągnąć tą wędką, to jest jakieś 150, maksymalnie 160 metrów przy odpowiednim technice. No i oczywiście w prawie trzeba trochę tych rzutów przerobić, żeby osiągnąć, że tak powiem, takie odległości. Na kołowrotku żyłka Bullet Mono 0,28, bardzo fajna, miękka żyłka, która doskonale schodzi ze szpuli. 0,28 wydaje się dosyć cienką żyłką, ale do takich odległości, jak tutaj łowimy, czasami musimy po prostu też zestawy rzucić nieco dalej niż te 130 metrów. Musimy zejść z żyłką do minimum. No i oczywiście odpowiednia strzałówka. Tutaj akurat Braided Shock Leader o grubości 30 lb. Używam takiej strzałówki również na spodzie. Nie widzę, że tak powiem, potrzeby używania grubszej tej 50. 50 jest nieco za gruba moim zdaniem do rzucania. Strzela strasznie po przelotkach, tak więc 30 jest odpowiednia zarówno do rzucania zestawami, jak i do spodem. Ale 50 możemy użyć, myślę, że przy łowieniu w zaczepach, w trudnych warunkach, gdzie po prostu potrzebna jest nam strzałówka w jakimś zielsku. 30 jest idealna do rzutu, 50 już raczej sugerowałbym jej użycie do wywózki. Kolejnym elementem naszego zestawu jest krótki 60-centymetrowy odcinek Klingon Litera, aby tylko dociążyć te ostatnie, że tak powiem, metry tuż przy przyponie naszym. Następny element, standardowy, bezpieczny klips, jest to klips Heavy Duty. Jest to bardzo mocny klips, który pozwala nam na osiąganie bardzo dużych odległości i wytrzymuje bardzo duże przeciążenia. Nie pęka, zdarzają się pęknięcia, ale to wiadomo, jak z każdym plastikowym klipsem, na którym jest zawieszony ciężarek ponad 140 gram. Rzucamy pierwszego ziga na odległość 130 metrów. Tutaj akurat mamy tego 4-metrowego. Jeśli się nic nie zmieni, nie będzie brania na 4 metrach. Będziemy schodzić nieco niżej, co 50 cm. Myślę, że tak co godzinę, półtorej będziemy zmieniać głębokość, zmieniać kolor przynęty. Ciepamy! Perfekcyjnie do klipsa. Pum, ciężarek dotknął dna. I pierwszą wędkę mamy już w wodzie. Przy łowieniu na ziga bardzo ważne jest odpowiednie napięcie żyłki. Brania na ziga często bywają bardzo delikatne, tak więc musimy maksymalnie napiąć żyłkę, aby zniwelować jej rozciągnięcie na odległości np. 130 metrów. Często zdarzało się, że brania na ziga były dosłownie jednym piknięciem, jednym opuszczeniem czy podniesieniem. Tutaj akurat w przypadku sygnalizatorów Siren R4 doskonale wiemy, kiedy mamy branie do brzegu, bo sygnalizator Siren R4 wydaje inny sygnał, jeśli mamy branie od brzegu i do brzegu. Zmienia się ton sygnalizatora. Jeśli mamy branie do tyłu, piknięcie jest o nieco niższym tonie. Jeżeli wędka zaczyna nam odjeżdżać, mamy znacznie wyższy ton.
powoli przygotowujemy się do nocy. Wrzuciliśmy z Patrykiem właśnie 40 kg towaru, aby ryby miały do czego przejść, a za naszymi plecami wielki, ciemny front. Tak więc myślę, że ta noc dużo zmieni, byle do nas dotarł i żeby przemieszał nieco wodę. Mimo, że cały dzień próbowaliśmy różnych głębokości, różnych kolorów przynęt na zigrigu, niestety ryby cofnęły się na drugi koniec wyspy, czyli tam w kierunku plato. Jak zlataliśmy z Karolem dronem, zauważyliśmy je wszystkie tam, były zgrupowane naprawdę w dużej ilości, a tutaj jedynie tak naprawdę w obrębie naszego łowiska były pojedyncze ryby, które nie były zainteresowane naszymi przynętami. Tak więc czekamy na noc. Akurat może z dna ta noc nam coś wynagrodzi.
gdzie mam mutę takie w nocy, że oj, 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 w końcu załamanie pogody, w końcu pogoda, na którą czekaliśmy. To jest masakra, że zdążę, żeby zarzucić zestawy. Za nami, na szczęście obyło się bez większych szkód. Troszeczkę powiało, troszeczkę pogrzmiało. Na pewno ryby zejdą niżej. Woda została wymieszana, tak więc musimy trochę dorzucić. Squid krill delikatnie zalany jeszcze syropem. No i trzeba wrzucić z 5 kg boili jeszcze. Tu ja mam przyrzegu.
15, no 15,5. Okay. Jeszcze by taki bok przechylił, ale troszkę lepszy. Burza przeszła, mamy pierwszą rybkę tej nocy. 15,5 kg. Bardzo waleczna rybka. To jest wszystko udokumentowane. Karol na pół etatu pracuje u Makołowicza. Co, jakaś reakcja była? Czekaj, ale patrz, co to się dalej dzieje. To będzie koń. To będzie koń. Ale worek. Ale worek to jest. 24 mm skopek swój gadżet. Brak słów czasami. Spięła się niestety. Była dobra ryba. No nic. Robimy nowy zestaw. Zakładamy świeżą przynętę i może jeszcze się pojawi. Przed chwilą mieliśmy branie. Niestety, jak widzieliście, ryba się spięła po raz kolejny, czasami tak bywa. Branie było na kulkę Scopex Squid Culture w rozmiarze 24, podbitą białym popkiem, tak więc zakładamy to samo. No i zarzucamy wędkę ponownie. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy tej nocy na ten zestaw. Jest to duża przynęta, więc liczymy, że skusi się na nią również dosyć duża ryba. Choć nie zawsze tak bywa, jak doskonale o tym wiemy. Ale być może akurat odwiedzi nas jeszcze jakaś naprawdę gruba mamusia.
po dziewiąty. Dzisiejszej nocy niestety straciliśmy z Karolem po bardzo ładnej rybie, aczkolwiek ta ryba dzisiejszego poranka wynagrodziła nam wszystko. Piękna. Mamy poranek, tak więc czas zmienić zestawy. Nieco się ochłodziło, do tego dzisiaj będziemy raczej próbować łowić też ryby z dna. Zaraz po śniadaniu trochę donęcimy, dorzucimy i zobaczymy, jak zachowają się ryby. Zastanawiamy się nad zmniejszeniem nieco na kalibru naszych przynęt i na przykład na dzień postawić bardzo małe, drobne przynęty i zobaczyć, czy będzie na to jakaś reakcja ryb. Czas brać się do pracy i zacząć kolejny dzień na zajarkach. Tak jak wspominałem, spróbujemy założyć nieco pełniejsze przynęty na dzień. Może akurat uda nam się skusić jakąś rybę do brania. Na włos trafia pop-up 12 mm pineapple crush plus orzeszek. Pop-up jest jeszcze nasączony plum juice'em, tak więc powstanie bardzo fajna smuga aromatyczno-wizualna wokół naszej przynęty. Może akurat to jest klucz do sukcesu. Haczyk numer 4, Fangix, może wydawać wam się duży do takiej drobnej przynęty, ale jest to wszystko spowodowane właśnie bardzo miękkimi pyskami ryb, które no niestety bardzo często nam się spinają albo spadają zaraz po braniu. Tak jak wcześniej wspominałem, na dzień postanowiliśmy założyć bardzo małe przynęty. Jedną z nich postanowiłem umieścić w worku. Mamy w środku tutaj 12 mm skopek squida w kolorze żółtym. Mały popapik, który zaraz po rozpuszczeniu worka będzie unosił się nad chmurką, która się rozpuści. W środku worka bardzo prosta zanęta, czyli skopek squid stick mix cultured oraz trochę 2 mm peletu. Wszystko zalane delikatnie bait sokiem ze skopek squida. Taki mały woreczek, w środku znajduje się również ciężarek o gramaturze 100 gram. Reszta zanęty myślę, że będzie ważyła około 40-50 gram, tak więc idealny ciężar, aby zarzucić na odległość 130 metrów. No to lecimy. Zestawy przerzucone na świeżo, tak więc czas przygotować kolejną porcję zanęty.
wiadro 17 litrów, przygotujemy sobie dwa takie wiadra, nieco zrobimy inną kombinację, w jednym wiaderku, w drugim zastosujemy drugi smak. Naszą podstawą będzie tak naprawdę squid krill i pineapple crush, całość uzupełnimy z kopek squidem. Podstawą naszej zanęty oczywiście są kulki, w tym wypadku użyjemy squid krilla w rozmiarze 15 mm oraz pineapple crusha, aby wrzucić dużo drobnych kulek i przytrzymać karpie na dłużej w naszym łowisku. Całość uzupełnimy kulkami z kopek squid w różnych rozmiarach od 12 do 24 oraz dorzucimy też trochę drobniejszych frakcji, aby drobne frakcje wnikły tak naprawdę w dno. Do tego użyjemy flaków, drobnego peletu, który zostawi po sobie fajną smugę aromatyczną oraz oczywiście ziarna, całe orzechy oraz Tiger Nut Slush, który doskonale powpada pomiędzy drobne kamienie i pozwoli, aby karpie zostały w naszej miejscówce na dłużej. Będą szukać, wybierać. Jedno z wiaderek na koniec zalejemy squid krillem, z syropem. Drugie wiaderko natomiast uzupełnimy czymś słodszym, czyli pineapple crushem. Myślę, że będą to bardzo dwie fajne mieszanki. No i będzie to kolejna porcja dla dużych chorwackich karpi. Drugie wiaderko będzie oparte na squid krillu. Tak jak w wypadku pineapple crusha, 15 mm. Do tego oczywiście skopek squid. Flaki. Odrobina pelety. Orzeszki. No i Tiger Nut Slush, magiczny składnik każdej zanęty. Całość dokładnie wymieszamy. Całość polewamy sporą dawką syropu squid krill. Obie zanęty na koniec zalaliśmy spod syropami. Lewy był zalany pineapple crushem, prawy squid krillem. Warto odstawić taką zanętę chociażby na pół godziny, aby zanęta wchłonęła wszystkie podane aromaty. Przełowienie na dużych odległościach plecionka naprawdę dostaje w kość. Warto ją od czasu do czasu też wymienić. Jak zauważymy, że zaczyna się strzępić, jest to ten moment, gdy trzeba skorzystać z nowej. Ja akurat nawinąłem tutaj spot braid w rozmiarze 0,18 w kolorze żółtym. Będzie ona doskonale widoczna i będzie odstraszać przelatujące ptaki. Thank you.
Korzystając z małej przerwy pomiędzy spodowaniem, chcemy Wam pokazać trik, który stosuję już od wielu lat przy użyciu pop-upów oraz naszych zalew z serii Instant Action. Tak przygotowane pop-upy zazwyczaj staram się przygotowywać je już w domu. W początkowej fazie zalewam je booster juice'em, aby dodatkowo je uatrakcyjnić i żeby nasiąkły jeszcze bardziej aromatem. Drugim etapem jest nasączenie przynęty naszą zalewą plum juice. Będzie to smużący efekt wizualny. Dzięki temu nasza przynęta zdecydowanie wyróżnia się w porównaniu do reszty zanęty i karpie mogą łatwiej trafić tak naprawdę przynętę z naszym haczykiem. Proces ten warto powtórzyć kilkakrotnie. Na przykład w domu, jeśli zalejemy tak naprawdę kulki jedną warstwą, kulki po jakimś czasie wpiją cały aromat do środka. Potem powtarzamy tę czynność kilkakrotnie. Wtedy mamy naprawdę super atrakcyjne przynęty. Bardzo ważnym aspektem przy przygotowaniu takich przynęt jest nie zalewanie ich zbyt dużą ilością płynów. Wystarczy tak naprawdę delikatnie je zalać, aby one stopniowo wchłaniały do swojego wnętrza cały aromat, a nie pływały tak naprawdę w dużej ilości płynu. Zbliża się wieczór, tak więc czas zmienić zestawy i przygotować coś na dno. Niestety za naszymi plecami po raz kolejny zbliża się burza. Trochę zajęliśmy się za bardzo z Patrykiem spodowaniem, tak więc nie ma czasu, żeby nawet zawiązać nowe przypony. Skorzystam z gotowców. Na jednej wędce pójdzie multi-rig, na drugiej D-rig, klasyczny, taki wykonany na fluokarbonie. No i na trzecią wędkę standardowy blowback rig z kółeczkiem. Dziś do wody wrzuciliśmy bardzo dużo pajna plukrasza, tak więc grzechem byłoby nie skorzystać z tego i założyć 15 mm pineapple crusha podbitego białym pop-upem z Copex Squid. Tutaj akurat mamy przypon blowback rig, tak więc myślę, że będzie to idealny przypon do właśnie takiego małego bałwanka. Drugim przyponem, z jakiego ja skorzystam, jest D-rig. Tutaj akurat waftersik 18 mm z Copex Squid. Podniesie delikatnie, wybalansuje się nad haczykiem, zakryje tak naprawdę cały haczyk i hak będzie niewidoczny dla ryb. No i na ostatnim zestawie pójdzie multi-rig z pop-upem z Copex Squid 15 mm w kolorze różowym. Będzie się fajnie prezentował nad dnem. Wrzuciliśmy dosyć dużo zanęty, tak więc myślę, że będzie się doskonale wyróżniał. Dołożymy jedynie tak naprawdę tutaj odrobinę pasty wolframowej, aby pop-up delikatnie ułożył się na dnie i idealnie się prezentował. Przed zarzuceniem zestawu zawsze warto sprawdzić, jak zestaw prezentuje się w wodzie. Myślę, że jest idealnie.
Nęcenie dużą ilością towaru dało oczekiwany efekt. Skończyliśmy nęcić jakieś 20 minut temu i już mamy pierwsze branie. No i co z tym fiszem? Nie ma, uwolniony przedwcześnie. A zaraz robimy nowy zestaw. Zarzucamy. Czekamy na kolejnego. A więc co, moi drodzy, mamy prawie parę minut po północy. Piękny odjazd, bardzo silna walka. Chyba bardzo długo walczyła tutaj, dosłownie pod naszymi nogami. Nie mogłem jej podnieść, oderwać od dna. No i co, mamy kolejną chorwacką 20, tak więc chorwacki sen nadal trwa. Proszę bardzo, zobaczcie tą piękność i znowu pełnouska. Coś niesamowitego. Te pełnouskie mamuśki chyba mnie uwielbiają w Chorwacji. O! No, czekaj chwilę, pokażemy cię. Cóż za ryba. Kolejna piękna pełnouska, zdrowa ryba, złowiona z dużej odległości. Coś wspaniałego. Mamy to. Dzięki, że nas odwiedziłaś. I leć po mamę jeszcze. Piękna, gruba ryba. Come on, lecimy dalej. Kochani, ostatnia noc na zajarkach. Mamy pełnię, tak więc czas na naprawdę grubą rybę. No i mamy moją wymarzoną, grubą, tłustą mamusię z łowiska zajarki. Zobaczcie, jaki brzuch. Prawdziwa maszyna do zbierania kulek. 24300, piękny karp z łowiska zajarki. O to właśnie nam chodziło, aby pokazać wam łowienie z dużych odległości bardzo dużych, grubych ryb. Oh yeah! Mamy to. Mamy to. Właśnie ją wypuściliśmy, a nasz chorwacki sen trwa do ostatniej chwili. Ostatnia noc, może nie ostatnie branie. Za nami piękny księżyc w pełni. I mamy kolejną piękną rybę 24300. Oh yeah! Come on! This is it! Moi drodzy, myślałem, że tamta ryba była duża. 24,
Ale zobaczcie, co tu się wydarzyło. Nasze ostatnie godziny na łowisku Zajarki. I złowiłem rybę moich marzeń. Patryk, ile ona ma? 3800. 3800. Wyobrażacie sobie to? Bo takie ryby właśnie tutaj przyjechaliśmy. Grube, tłuste, grube mamusie. Taką rybę chcieliśmy zobaczyć. 30+. Patryk, to się nie dzieje. Piękna ryba. To się nie dzieje. Masa spodowania. Tysiące oddanych rzutów i jest 30+. 30+. Zajarki. Another PB. Oh. 30+ z łowiska Zajarki. Czy mogliśmy lepiej zakończyć ten wyjazd? Chyba jest to już niemożliwe. Oh. Big Mama. Dziękuję ci. I cię puszczamy wolno. Ja pierdolę, jaka to jest ciężka ryba. Jest. Wideo. Puszczamy. Dzięki mamusiu, że nas odwiedziłaś. Kilka słów na szybko. Brak słów. Piękna ryba. Się cały trzęsę. Co tu się wydarzyło? 3800. This is it. This is it, bro. Chorwacki sen. Yeah.